Woła państwa ma się stawić na mszy. Tego wymaga dobro kościoła. Kłaniam się państwu, nazywam się Janusz Gajos. Jestem aktorem, który zagrał jedną z ról w filmie Wojtka Smarzowskiego, Kler. Zbiórki na szpitale wpłynęło 93 tysiące. Ile brakuje, pytam się. Widziałem jego filmy, które są zawsze zanurzone w taką rzeczywistość, która nie daje spokoju ludziom po wyjściu z kina. To jest bardzo istotne, jak ich zamieszać w głowie, żeby nie byli obojętni. Ile? Co łaska, ale nie mniej niż 1000. W tym filmie mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie ma nic takiego, co mogłoby obrazić ludzi głęboko wierzących, ale myślących jednocześnie. Ta opowieść Wojtka da nam dużo do myślenia. Ja uważam, że on bardzo poważnie podszedł do tego problemu, opowiadając o ludziach. Jestem pasterzem, który spośród wielu owiec jedną kocha najbardziej. Kościół jest świętością, ale tworzą go ludzie grzeszni. To powinno to być takie kredo dla wszystkich, a szczególnie dla tych, którzy próbują nauczać. To, co państwo zobaczą, to jest postać barwna, nazwijmy to tak, kontrowersyjna, nie zawsze zgodna z wyobrażeniem ludzi, którzy są wpatrzeni w kler. Złote, a skromne. Ja znam jednego biskupa, którego na przykład bardzo szanuję. To jest biskup Pieronek. No, ta postać moja jest bardzo oddalona od tego ideału. Lata spędzone w służbie Maryi przeżyłem w ubóstwie. To, co się akurat stało przed premierą tego filmu, co się stało w Kościele dzięki wystąpieniu papieża Franciszka, to przedziwne. Rzeczywiście jest przedziwne, jak ja usłyszałem te wiadomości o ingerencji papieża. No to pomyślałem o Wojtku, że on ma jakiś kontakt tam, wie pan, wyżej. Się tak nie zdarza. Więc jeżeli przed premierą filmu są już takie głosy, że kapłan, ksiądz przeprasza wiernych za to, co się dzieje w kościele. To jest taki dobry oddech, myślę, że tak powinno być.